Ulica Młyńska w Węgrach, no, droga, na którą mieszkańcy również czekali, droga rzeczywiście prowadząca do gruntów rolnych, ale gdzieś tam na końcu znajdują się też zabudowania gospodarstwa rolnego, około 400 metrów drogi bieżącej. Chcemy w następnym rozdaniu pisać o kolejny odcinek. Otrzymaliśmy prawie 60 tysięcy złotych, no przy dzisiejszych kosztach droga kosztowała niestety prawie 240, no ale każdy pieniądz jest ważny i każdy się liczy i co roku korzystamy z tych dofinansowań. W tym roku wiemy doskonale, co się stało, czy na drogi, czy na termomodernizację jest kłopot, ponieważ częstokroć powtarzamy przetargi, ponieważ sumy, które proponują wykonawcy, wielokrotnie przekraczają to, co mamy w budżecie. Przynajmniej tak było na początku roku z tymi inwestycjami, które planowaliśmy w tamtym roku. W dwóch przypadkach to było nawet 100%. Dobrze. Bo ta droga była zwykła, gruntowa droga, bez żadnego sypanego kamienia. Oczywiście no, kałuże w ciągniku na pewno nie mieli komfortowo. Teraz jak najbardziej będą już ten przejazd mieli ułatwiony. Co roku korzystamy, w Ligocie Turawskiej żeśmy skorzystali, połączyliśmy nawet dwa sołectwa między sobą, gdzie teraz mogą troszeczkę polami sobie przejechać i mieszkańcy, ale oczywiście ciągniki. W gminie Turawa trochę rolników jeszcze funkcjonuje, no i chcemy im właśnie w tych trudnych czasach chociaż w ten sposób trochę ułatwić uprawę roli, tak, bo nie jest to prosty kawałek chleba.